W Polsce panuje boom edukacyjny. Od wielu lat właściwie większość maturzystów decyduje się na pójście na studia wyższe. Jest to coś, co wyróżnia nas spośród wielu krajów na świecie i naprawdę jest to coś, co powinniśmy hołubić i doceniać. Studenci idąc na studia zyskują nie tylko umiejętności, które wynikają z programu studiów. Studia jest to czas na to, żeby zdobyć nowe umiejętności w zakresie samodzielnych projektów, w zakresie również rozwijania swoich zdolności kulturalnych, zdolności współdziałania w grupie. Jest to po prostu coś, co będzie procentowało w naszym kapitale ludzkim. I właściwie można powiedzieć, że dzisiaj rynek bardzo wyraźnie to weryfikuje. Pracodawcy sami przychodzą do nas, sami szukają kontaktu z uczelniami, ponieważ chcą zatrudniać absolwentów na staże i chcą ich zatrudniać do pracy, ponieważ rynek bardzo potrzebuje wykształconych ludzi, którzy mają bardzo różne uniwersalne umiejętności. Oczywiście uczelnie wyższe od dawna już dostosowują się do tego, co dzieje się na rynku. Uczelnie wyższe mają bardzo duże kontakty z biznesem i jakość tego nauczania się zdecydowanie zmienia. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj którakolwiek uczelnia wyższa mogła pozwolić sobie na działanie zupełnie w oderwaniu od realiów rynkowych, od realiów gospodarczych. Wydaje się, że najważniejsze podczas studiowania jest to, żeby studenci podchodzili do studiowania aktywnie, żeby wybierali z tego szwedzkiego stołu to, co jest dla nich fajne, żeby nie bali się realizować różnych projektów, nawet jeżeli zrealizują je źle, nawet jeżeli się pomylą, studia to jest czas na to, żeby się mylić, studia to jest czas na to, żeby się uczyć. Rynek przez 5-6 lat może się dramatycznie zmienić. Wydaje mi się, że tutaj dobrym kierunkiem jest kształcenie studentów w zakresie umiejętności, które są bardziej uniwersalne. Najbardziej uniwersalną umiejętnością i najbardziej praktyczną umiejętnością, jaką mogą dać uczelnie wyższe studentom, jest umiejętność myślenia.